Chrystus zmartwychwstał. Chrystus woskresy. To jest przywitanie, którym prawosławni witają się na Paschę. Odpowiedź na nie brzmi: zaprawdę zmartwychwstał. Po cerkiewno-słowiańsku wyistnu woskresy. Chrystus woskresie! Chrystus woskresie! Chrystus woskresie! Jest to święto świąt, najradośniejszy dzień w roku. Nabożeństwo tego dnia rozpoczyna się w nocy. Przed północą odbywa się uroczysta procesja wokół cerkwi, po której kapłan otwiera drzwi krzyżem. Są zamknięte, co symbolizuje zapieczętowany grób Chrystusa. Wszyscy radośnie śpiewają hymn: Chrystus zmartwychwstał z martwych, śmiercią unicestwił śmierć i tym, którzy w grobach życie dał. Jest to też najbardziej uroczyste nabożeństwo w roku. Czyta się wtedy na liturgii prolog Ewangelii Świętego Jana w różnych językach. Wierni po powrocie z cerkwi jedzą śniadanie wielkanocne, czyli święconkę, którą poprzedniego dnia poświęcili. Cały tydzień paschalny, od Wielkanocy do następnej niedzieli, zwanej Niedzielą o Tomaszu lub Antypaschą, jest bardzo uroczysty. Święte wrota ikonostasu pozostają otwarte, nawet wtedy, kiedy nabożeństwa nie ma. A kiedy są, te nabożeństwa mają bardzo uroczysty charakter. Taki radosny okres, ale nie z taką pompą jak w pierwszym tygodniu, trwa przez całe 40 dni. Nazywamy to okresem paschalnym. Kończy się on świętem wniebowstąpienia Chrystusa. Na nabożeństwach w te dni używa się księgi znanej jako triodium kwiecisty. Ale to nie jest jedyny czas, kiedy świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, bo w Kościele prawosławnym każda niedziela poświęcona jest temu wydarzeniu, bo jest ono kluczowe w życiu chrześcijanina. Życzę wszystkim dobrych, błogosławionych świąt zmartwychwstania Chrystusa. Niech ta radość będzie z wami przez cały tydzień, najlepiej przez cały rok. Chrystus woskresie! Chrystus woskresie! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus zmartwychwstał!